Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Był to najważniejszy punkt ostatniej 20. już sesji Rady Powiatu. Przed głosowaniem w tej sprawie nie zabrakło dyskusji. Opozycja miała bowiem pewne zastrzeżenia. Dotyczyły one przede wszystkim niezrealizowania w 100% zaplanowanych na poprzedni rok inwestycji. Jak tłumaczył starosta Dariusz Kołodziejczyk, głównym powodem takiego stanu rzeczy było nieotrzymanie przez powiat świdnicki dofinansowania na projekty przygotowane i zapisane w budżecie na 2015 rok jeszcze przez poprzedni zarząd. Co się na to składa właśnie na to niezadowalające wykonanie w dziale 600? Ano przede wszystkim dwa złożone wnioski do tzw. schetynówek. Ewopole, Pólka Kańska i Krępiecka, które szczerze powiedziawszy po naszej analizie, kiedy analizowaliśmy to wszystko, co zostało w budżecie zawarte, one po prostu nie miały szansy dofinansowania. Faktem jest to, że po stronie inwestycji budżet na 2015 rok był bardzo słabo wykonany. I te argumenty, których użył pan starosta, do końca mnie nie przekonują. Zarzut dotyczący procentów niewykorzystanych w budżecie inwestycyjnych, to jest dyskusja nad czysto księgowymi zapisami. Po jednej stronie był założony przychód ze środków zewnętrznych, którego nie było, a po drugiej stronie było założone wydatkowanie tych środków, którego nie było, bo nie było przychodu, więc szukanie teraz tutaj jakiegoś zarzutu jest tak naprawdę strzałem w swoją własną stopę, bo to państwo żeście te inwestycje zaplanowali. Opozycja zarzuciła ponadto obecnemu zarządowi powiatu, iż środki własne przeznaczone na realizację inwestycji, które nie mogły dojść do skutku ze względu na ich negatywną ocenę przez wojewodę lubelskiego, można było zwydatkować np. na wykup działek pod budowę ulicy Kusocińskiego. Zadań inwestycyjnych w naszym powiecie jest bardzo dużo, choćby np. kwestia wykupu gruntu pod drogę powiatową Kusocińskiego na przykład, która jeśli powiat tego zadania nie podejmie, to tej głównej arterii komunikacyjnej łączącej Świdnik ze światem w najbliższym czasie mieć nie będziemy. To pytanie wynika albo ze złej woli, o co pana nie posądzam, albo z niewiedzy, o co również nie chciałbym pana posądzić. O jakim wykupie gruntów możemy mówić w momencie, kiedy nie mamy jeszcze, czy gmina Świdnik nie ma jeszcze, mówiąc kolokwialnie, zaklepanego i podpisanego ZIT-u. Czyli środków finansowych, które Gmina Miejska Świdnika ma dopiero otrzymać w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W momencie, gdy zostaną potwierdzone, powiat włączy się w realizację przebudowy ulicy Kusocińskiego. Na sam koniec dyskusji starosta Dariusz Kołodziejczyk zaapelował do wszystkich radnych o jednogłośne udzielenie obecnemu zarządowi absolutorium. Ja zawsze głosowałem za budżetem, nie wiem czy pan sobie przypomina, ale zawsze mówiłem, że daję szansę zarządowi. Chciałbym, żeby dzisiaj ze strony opozycji było podobnie, że też głosujecie i też dajecie szansę zarządowi, bo nie wiem, odnoszę takie delikatne wrażenie, że ta dyskusja idzie w kierunku, żeby znaleźć sobie przyczynę do tego, żeby ewentualnie nie głosować za absolutorium. Ja głosowałem zawsze za budżetem, można to sprawdzić w protokołach i zawsze głosowałem za absolutorium. Radni z opozycji nie dali się jednak przekonać do głosowania za. Sprawozdanie zarządu powiatu z realizacji oraz uchwała w sprawie udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok została więc uchwalona 10 głosami za przy 8 wstrzymanych. W trakcie sesji ponadto radni debatowali na temat otrzymanych wcześniej informacji dotyczących stanu powiatowych nieruchomości oraz dróg, a także sprawozdania z działalności SPZOS w Świdniku za 2015 rok. Oceniamy rok jako rok dobry, pozytywny. Wykonaliśmy w sposób prawidłowy całość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach prowadzenia naszej działalności w zakresach i rodzajów świadczonych usług zdrowotnych. Mamy stabilną sytuację finansową, proszę państwa, rok inwestycji. Przycięcie traw przy powiatowych drogach, kontrola rozkładów jazdy autobusów, wymiana znaków drogowych czy dodatkowe oznaczenie przejście dla pieszych. To tylko niektóre z interpelacji zgłoszonych przez radnych. Jedna z nich dotyczyła również internetowego portalu naprawmyto.pl. Sprawy, które są zgłaszane już przez mieszkańców na początku działania tego programu, dotyczą w dużej mierze terenów, którymi zarządza starostwo powiatowe. I pytanie, a wręcz sugestia, chciałbym prosić o to, aby starostwo włączyło się w obsługę tego programu. Oczywiście pochylimy się nad każdą uwagą, którą Państwo nam prześlecie. Tak jak sądzę, my przesyłamy Państwu uwagi, na przykład, które pod naszym adresem są, jeżeli chodzi o tereny miejskie, bo nie muszą mieszkańcy wiedzieć, to myślę, że tutaj się zgadzamy, czy dana droga i dana dziura w drodze jest miejska, czy powiatowa, to nie musi ich absolutnie obchodzić. Od tego są urzędnicy, radni też, żeby dogadać się na ten temat. Natomiast co do systemowej współpracy, no to po prostu spotkajmy się, porozmawiajmy i spróbujmy to jakoś załatwić. Miłym akcentem podczas majowej sesji Rady Powiatu było wręczenie nagród małym laureatom konkursu plastycznego Moje Marzenie, który odbył się w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Zalewska-Tkaczyk, drugie Emilia Wiak, natomiast trzecie miejsce przypadło Kacprowi Ruszniakowi. Z kolei wyróżnienie otrzymała Zuzanna Trościńska, a nagrodę specjalną ufundowaną przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej Julia Tatara. Wszystkim serdecznie gratulujemy.